saying that it feels right. Wszystkim z tej strony Moglo, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek ze Spill Beaver, tej karcianki tutaj w stylu TCG i TP. Dzisiaj robimy opening. Oj, to nie tu. Tutaj 15 pakietów, 4 małe pakiety, bo tutaj jakby zaznaczyć, by też nie czytał, to tutaj można też kupić na połowę ceny tego. 4 takie mniejsze, które są 10 takimi pakietami i jeden pakiet bohatera Mnocha, który podobno dostajesz jednego gwarantowanego epika. No to co, zaczynamy! Dobra. Równowaga rewolucji. O! Jest foil wersja. Ciekawe. To podobno jest bardzo... Dobra, te aktuły kontrolujesz, bla 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 bla. O, coś lepszego. No, kiedy wróż kaburzy wkracza na pole bitwy, przywróć wybranego stworzenia do ręki właściciela. Że? I stróż wierzących. Herold rozpaczy, gdy... Znaczy wkraczę na pole bitwy, możesz pozbawić kartę stworzenia artefaktu lub zaklęcia całej energii. Poświęcona rozpaczy, każdy bohater poświęca artefakt. A tak. Dobra. Nie. Dobra. Eteryczny aulet. Plus 1 energii. Eteryczny aurę zyskuje plus 2 do ataku do końca tury. Słabe! Bardzo słabe, można by rzec. I ostatni pakiet smak pakietu. To już widziałem. Nowy horyzont. Znajdź swoje talii kartę. Zyskaj poziom w tej aspekcie i połóż ją na swoim cmentarzu. Następnie przetasuj swoją talię. Dobra, dalej. Kiedy manga wkracza na pole bitwy, połóż znacznik tarczy maksymalnie na 2 przymierzone stworzenie. No nieźle. Dobra. Teraz normalny pakiet. Dobra, to też to jest słabe, nawet nie będę się patrzeć. Nikczemny rekrut. Nikczemny rekrut zadaje władzę obrażenia stworzeniem. Pomóż nam tym stworzeniom zdać ich osłabienia. O, to jest niegłupie. To gdzie... O, warowna metropolia. Poświęć stworzenie i pierwszego poziomu dobierz karty. Za każdym razem, gdy sprzymierzony szaman wkracza na pole bitwy, może zapłacić się, aby zapożyczyć raczej mówię tak, żeby... Ścieżka do objawienia, na końcu twojej tury możesz umieścić stworzenie, które kontrolujesz pod ścieżką do objawienia. Gdy ścieżka opuszcza pole bitwy, przez wszystkie stworzenia, które się pod nią znajdują, na pole bitwy pod twoją kontrolą, następnie umieść na każdy z nich na życie mocy. Przez ścieżkę dobierz kartę, możesz to zrobić jedynie podczas twojej tury. O, kolejny foil. Fajnie. Dobra, to widziałem, to jest też zachęta od przyrody. I wiesz jedno, przywróć stworzenie, które kontroluje do ręki właściciela, stworzenie wskazuje punkt do szybkości do końca tury, to jest słabe.
Karta zyskuje plus 2. Dobra. Jest. Wynika księżycowej staje. Połóż znacznik wzmocnienia na inne stworzenie, które kontrolujesz. Dobra, może bez komentarza. Egzorcyzm. Hipnotyzujący szepty. Spójrz na 5 wierzchnich kart talii wrogiego bohatera. Możesz wybrać spośród nich stworzenie i je zagrać w sum z powrotem w dowolnej kolejności. Płacisz koszt karty. To nie głupie. I meskadiański fengs. Lot. Kiedy meskadiański fengs umiera, gdy ma 3 lub więcej, przywróć go na pole bitwy z 0. To też nie głupie. Czyli taki... No nawet powiem więcej, to jest fajne. Jak się ma dek na energiach. O, to jakieś nowa. Jeśli kontrolujesz 3 lub więcej aniołów, wygrywasz G. Wygrywasz G. Tylko, że to jest big drogie. Naprawdę drogie. Więc... Dobra. To daje 3-3. I niepowstrzymanie... Dalej. O, heroiczna! Czyli taki, jakby ktoś pytał, rodzaj legendy. Dobra. Wybór energii. Łąka na aptekarz. Święty jednorożec. I... Rigon, łowca demonów. Na początku twojej tury przez widemo ona na o poziomie równym twojemu poziomowi zepsucia pod kontrolą wrogiego bohatera. Za każdym razem, gdy wrogi demon umrze, przyzwij jego kopię pod twoją... I to jeszcze foil! Wow! To mój pierwszy opening tutaj w tej grze, a już mam pierwszą legendę tego typu. I jeszcze z foilem, czyli takiego złotą kartę, jak Hearthstone, jak ktoś pytał. Nie, a robię screena normalnie, no. Czeka. Jak to się robiło? Nie no. Nie wiem. Jak się to robiło screenem? Nieważne. No o, tu już mamy epika. Takiego prawdziwego. Dobra. Prinha, cień nocy. Możesz zagrać Prinhę pod wrogim stworzeniem o wartości niższej lub równej wartości Primy. Twoje tory, jeśli prima znajduje się pod stworzenie, zniszczy i przywróć mi pole bitwy. Moje... Bla. Zniewolona dłuższa... Co? To takie... Jedna sztuka to... Moździerz krasnoludzka wsparcie nie może atakować. Wiesz, to wsparcie, więc po co to? Wyczerp kolejne stworzenie, które kontrolujesz. Możesz zadać 2 punkty obrażenia wrogiemu stworzeniu oraz poraż możesz krasnoluda. Dobra. Lampa Zafiru. Przebiegła intryga. Wybierz wrogiego stworzenia. Poświęć stworzenie, które kontrolujesz. Następnie zniszcz wskazane wcześniej stworzenie przeciwnika. Cenie rynek. Anielska siła.
Wsparcie masz jeden. Kreszczam w czasie tej tury. O, to nawet nie głupie. Nawet bardzo dobre. Olbrzym. Dobra, następna. Poszukiwać mocy zyskuje plus 1-1 do końca tury. Stary, to jest tak słabe, że nawet nie będę tego komentować. Co tu jeszcze powiedzieć? O, przepływ obłędu. X kart każdego z bohaterów uległo składowi X5. Dobierz kartę. Tu mamy taka pseudolegenda. Jest zaczarowana. Plus 1. Gryz otrzym plus 1 to szybkość do końca tury. Kanałowanie. Nadal nie wiem, co to znaczy kanałowanie. Może wykorzystać energię Gryz, aby zapłacić koszt many i energii za aktywowanie zdolności stworzenia. Tym razem, gdy Gryz dodaje obrażenia walce bohaterowi plus 2. Czyli dodatkowa taka umiejętność. Dobra. Natchniony posługacz. No, każdym razem, gdy zagrywasz zaklęcie, możesz zapłacić jeden, aby położyć znak. Za każdym razem, gdy natchniony posługa zniszczy stworzenie, może zapłacić, aby dobrać kartę. Takie. Znicz stworzenie z atakiem o wartości 2 lub mniej. Nagra może być, chociaż. No właśnie. Jakoś. Żadna tradycyjna. Na początku tury każdego z gra czy burza, który zadaje obrażenia równej energii losowemu stworzeniu pod kontrolą jego bohatera. Na początku twojej tury zapłaci jeden silny niż burzy. Mamy i ostatni pakiet klasyczny. Skrzymotnięcie tarczą można zagrać tylko na sprzymierzonym stworzeniu, którego atakuje, i tylko wtedy, gdy przeciwnik zakończy już bloki. Zmień atak wszystkich stworzeń biorących udział w walce o tym stworzeniu na 0 do końca tury. Dobierz kartę. Trudna karta, mogę przyznać. Bardzo trudna. Kto ten do dobiera? Okej. No i przed wami punkt kulminacyjny, czyli paczka z Emoch. W pakiecie bohatera otrzymasz określonego bohatera oraz trzy losowe karty premiowe. Jedna epicka i dwie rzadkie tego samego aspektu. No to otwieramy. No tak. Rycerz Grozy to ten, co są. Rytuał Ammo. Dobra, później sprawdzę. Hezaro, klucznik otchłani i Emoch. Zobaczmy. Bezaro. Wygląda trochę jak smok jakiś. Gdy Bezaro wkracza na bitwę, wrogi bohater poświęca stworzenie, które łączy
magiczny poziom wynosi co najmniej 3. Co najmniej 3. Gdy Bazomir przywoła na pole bitwy demony o różnych nazwach, których łączny poziom wynosi maksymalnie 3. To pierwsze jest dobre, a drugie... sytuacyjne, tyle powiem. Nawet bardzo sytuacyjne. Ale drogie za to, bo... Amona. Poświęć los dowolną liczbę stworzeń niebędących demonami. Znajdź swoje tajne karty demona o samym poziomie lub niższej i połóż się na polu bitwy. Przetasuj swoją talię. No i krwawa uczta. To już widziałem oczywiście. Nie wiem skąd ja dostałem tą paczkę, bo mnie nie było, by mnie nawet stać za milion lat. Więc... No cóż, to tyle. Jeszcze tylko sprawdzimy to. Kolekcji sobie jeszcze sprawdzimy. Karty. Da się jakoś sprawdzić tutaj, czy są to nowki itp. Dobra, o, da się. To jest ten Rygon, łowca demonów. Chociaż nie wiem, dlaczego łowca, skoro wygląda jakby tutaj. A, jeszcze jest ten odarmowy, który dostajesz tutaj. Wśród epików mamy te. No i... To i to wszystko, proszę was. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie kciuczkę w górę z subikiem na czele i komentarz tutaj, co o tym myślicie. Do zobaczenia. Ja idę montować film. Na razie i cześć. Elo, na razie.